Siemandero ludziska, pozdrawiam was z drugiego w tym roku spotkania Dłut Pasterskiego z Pawłem i Szymonem, którzy przyjechali z Fest daleka. Nie, dzisiaj było blisko, nie? Tak, dzisiaj było Częstochowa. Częstochowa i Kraków, także nie było źle. Powycinali sobie narożnik, czyli przetrenowali na początku zwykłego czopka, później przelotowe z klinami i zastrzały. I teraz czas to poskładać. Tu już synek zaczął, zanim żech włączył nagrywanie, także no, za fest się pospieszył, więc musiał to sztopnąć. To co, jedziemy? Jo, zaszczał dołem najpierw, niech fajnie spasuje. I teraz powoli musisz go do góry wcisnąć. I wciskają, ja, i dołem ma się nie ruszać. O, właśnie. Najpierw w niego trzeba będzie puknąć, bo wam to wyszło na fest ciasno. Także w ten zaszczał musisz uderzyć. O. Dobra. Ta szparka zaraz się zniweluje, jak to podociągamy. Mhm. Klina tam trzeba wbić. Dobra. Wbić tam klina. Tutaj na dole się złożyło fajnie. Tu jest elegancko. Dołem wbić klina, żeby trzymał. Starczy. I teraz jak tą górę naciągniesz do mnie, ja ci tu przytrzymam, to ta szparka się zniweluje. Chyba że trzeba mocniej puknąć. No i gitarka. Tyle co mogła zniknąć, to zniknęła. I teraz tak. To na płasko. W tą stronę się wystawi. I super. Włożyć zastrzał. Tu jak wyszło, wyszło w porządku. Włożyć zastrzałek. Ja ci go do 0,5 cm luzu zrobić, a nie na ciasno. No i na razie niech tak siedzi. I teraz ten element, co tutaj macie, dwa na raz po kolei. Jak trzeba coś nagiąć, to trzeba nagiąć, dobra. O, zastrzał wskoczył fajnie. Na razie niech tak jest. Teraz znowu dołem klina. Bo jak będziesz uderzał w górę, to się będzie cofać cały czas. Zabij to klinem, niech się już nie ruszy. Tak, na pół gwizdka. Może być. I znowu, żeby to zniknęło, trzeba to naciągnąć. No i elegancko. Dalej już nie dojdzie. Elegancko? Jasne. Także masz przetrenowane trudniejszą wersję czopków, bo są przelotowe z klinami. Fajnie siadło. Fajnie siadło. Tu normalnie jeszcze i tak by przychodził kołek, żeby trzymał kołek i klin razem. No. A teraz drugi narożnik się złoży. Dobra. Od Pawła. Ja, możesz go poprzesuwać. Dobra, a teraz twój. Tak możemy zrobić? Czy nie bardzo? Czyli teraz to. Okej. O, dokładnie. Dwa na raz i elementy będzie pięknie. Tam ci całkiem wyskoczył dołem, wiesz? Musisz poprawić. O, tak. Dobrze. No i co? Zabij to klinem. Niech się już tam dociśnie, ile da radę. Nie, w drugą stronę mu to musisz obrócić. Żeby gniazdo zostało na widoku. To ci musi dociągać. No i super. Tutaj tylko sprawdź, czy do końca siadło, czy nie trzeba zastrzału dobić. Nie, dobrze. No jak dobrze, jak się jeszcze potrafi schować. No. Czyli jeszcze lekko puknąć klina. Tak, jeszcze troszeczkę. No i dobrze. Teraz daj to tak, jak było wcześniej. No.
Tutaj wyszła taka minimalna szpareczka, ale to jest nic. Luz technologiczny. Jo, dokładnie, to jest luz dylatacyjny, bo drzewo oddycho. Jak będzie dychać, jak będzie wszystko na ciasno. Tu jest w porządku, czyli znowu to na płasko. Przesuń to w tą stronę. Miejsca jest na tyle. Najpierw zaszczał wsadzić. Nie no, trzeba mówić miecz, bo później gorole się obrażają. No, jeden ciul mi napisał, zaszczały są na grubie, Hanysie. No ale... ciulów jest pełno. Najpierw mieczyk, dokładnie. I teraz dwa na raz elementy. Dołem siadło? Siadło. No to po kolei. I powoli. Góra z dołem na raz. Ja, najpierw góra, tak. Teraz klina, żeby dół już nie wylatywał. Teraz klina, żeby dół już nie wylatywał. Dobra, na razie niech to trzyma. I teraz górę naciągnąć. Ile się da. To w dół i jeszcze górę naciągnąć. Ta sama sytuacja tutaj. Tu po centymetrze luzów i ci będzie pięknie skakiwać. A nie kurwa na zero wszystko ciasno robić. No. Pięknie, pięknie. Podoba się to dla mnie. Mam nadzieję, że do was się też chłopcy to podoba. Jest pięknie. No. Teraz tylko w domu dalej trenować, trenować i trenować, bo ja, pan starszy, tak przeklina, ja. Bo każde gniazdo będzie inne, każda sztuka będzie inna, tu będzie sęk, tam nie będzie sęka, tu będzie ładniej, tam będzie gorzej. Ale ogólnie... wszystko... A, wszystko słychać, tutaj tak dźwięk zbiera, że wszystko będzie słychać, nawet te przekleństwa od starszyzny. Dobra, to tyle od nas, my to teraz, chłopcy to teraz w zasadzie porozbierają, zabierają to do domu, lekki ordnung. I weekend. Także na razie, trzymajcie się ciepło.